No dobra, no to co? Blade, chodź za mną i wychodzę z restauracji. Dobra, wychodzicie. Do auta. I jedziemy chyba do Rogera, nie? Mhm. No spoko. Można by wiedzieć, która godzina, tak przy okazji. No, jest tak około 17 już. No okej, okay, okej. Okay. No to co? Do Camaro i do Rogera. No spoko, okay. Podjeżdżacie do Rogera. Jak zanim dojechaliście, to już jest szósta. No to co? Gasimy silnik, zamykamy auto, puk puk. Znaczy do baru wchodzicie, tak? Aha, tak. Do baru, okej, okej. No Roger tam gada z kimś. No to wsiadam. Ja tak, Roger, zaplecze. No Roger kiwnął głową przytakująco, klepnął gościa swojego rozmówcę w ramię i idzie w stronę zaplecza. Dobra, czy na zapleczu ktoś jest? Nie wiesz tego. Co? No, wbijamy chyba na zaplecze też, tak? No, nie, tam jest kuchnia i tam jest też biuro Rogera. No, mhm. to chodźmy. No i panowie, opowiedzcie mi, co się dzieje. Mamy to. No to spoko. Mamy ogarnięte mniej więcej co i jak. I co, mówiliście, że jesteście ode mnie? Wiesz, Roger, jakoś tak nie było okazji, wybacz. Co? To ja wam taki kawał dobrej roboty załatwiam? Kurwa, Maciej machnął i uderzył ręką w stół. Stał. Dobra, nie złoś się tak. I wyciągam tą kasę. Pokazując mu. No tu nie chodzi tylko o pieniądze. A ja wiem, że tu nie chodzi tylko o pieniądze, spokojnie. To się wkręci się ciebie, bo ona się pytała, czy tylko nas dwóch jest, to spoko, ogarnie się. Przecież też. Ale w co wy mnie chcecie wkręcić? Ja tu tylko informacje przekazuję. No i bardzo dobrze, się nie ujawniasz. To jest dobry informator. Na koniec roboty, wiesz. No uwierz mi, Roger, nie chciałbyś chyba być narażony na niebezpieczeństwa korporacji. O moje bezpieczeństwo to wy się nie martwcie. Dobra, to wspomnimy o tobie parę słów. Dobrych. Dobra, ja już sobie to załatwię. Nieważne. Dobra, co jest na rzeczy? Znaczy, w sumie powiedziałem, że mamy czas nieokreślony. Że... No i że musimy sobie załatwić jakiś lepszy sprzęt. Potrzebujemy paru ludzi do ataku na ciężarówkę w konwoju. No. Która no przewozi broń szkoleniową dla jednostek. Dobra. Za 2 dni dokładnie. Wiemy, że są 3 transporty, rano, po południu, wieczorem. Dobra, no i widzicie, jak tak z wami rozmawia i przytakuje, to tak się gładzi po brodzie i tak patrzy jakby w ścianę i tak myśli. Co się tak zamyślałeś, Roger? Dobra, to mi się wydaje, że to gruba akcja będzie. Pewnie tak. No wiesz. My z nią gadamy, a ona mi ostrze na pół metra z ręki wysuwa, no to... No może być ciekawie, no. Powiem ci. Rozmawialiście z prawą ręką zastępcy dyrektora całej korporacji. To jest znacząca osoba. Ja się sam dziwię, że ona chciała z wami rozmawiać. To musi być coś na rzeczy. Nie wiem, nieważne. Ile ci tam zapłaciła, Brian? Co tam, ile dostałeś? Nie mam pojęcia, tak. Mam plik gotówki. Tylko tyle do mnie. Przeliczaj to, dawaj, tu nikt nie widzi. Mam rolety są, myślę, zasłonięte jakieś, czy coś, jakieś ściany chodzi. No to przeliczę. No to zaturlaj sobie. Tak, zobaczymy ile... K10? Tak, poproszę. No. 80 tysięcy. No, Roger, powiem ci, że to jest 80 tysięcy. Gruba kasa, gruba kasa. To jakiś może no pojazd mi się ogarnęło. Skąd macie informacje? 50-50. Roger. Przecież piśniemy jej dobre słówko. No rekompensata musi być. Rekompensata będzie. 40 tysięcy dla ciebie? Nie no, nas... Ja biorę 40? Życie 40. Ale nas jest dwójka, nie ziom. 30 tysięcy. Poza tym potrzebujemy transportu.
Nie dość, że wam pożyczyłem furę. Załatwiłem wam robotę. Wy nie chcecie się podzielić? Jeszcze nie powiedzieliście, skąd macie informacje. Tak normalnie, Dobra. Gdybym miał złe oko na was, to już by was tutaj nie było. Roger, spokojnie. No i rzucam mu 40 tysięcy. No. Widzicie, że tak. Powąchał tą kasę, odwrócił się, odsunął lustro i tam jest safe. Otworzył safe, wrzucił pieniądze. Tam zerkacie kątem oka, tam widzicie jakieś błyskotki i stosy pieniędzy. Dobra, panowie, to do dzieła. Tam trzymajcie rękę na... Ja będę też trzymał rękę na pulsie. Dawajcie znać, jakbyście czegoś potrzebowali. Potrzebujemy ludzi, to na pewno. No, jakbyś mógł, to może jeszcze jakąś broń. No, wczoraj kolega mi mówił, że ten mechanik był dobry. Szybko naprawił auto. No, przyda się. Zadzwonię do niego. No, to ty wykonaj telefonów, a ja tutaj muszę bar prowadzić. I gestem ręki was prosi o opuszczenie. No to zaplecza i wychodzicie. Na razie, Roger, i wychodzimy z baru. Trzymaj się. No, siema. To co? Kieruję się do Camaro z kluczykami, mam rozumieć. Odpalam, znaczy wsiadam, odpalam i proszę o wejście Blade'a i ruszam do mojej kwatery. Razem z nim. No dobra. Obiecałeś komuś gdzieś zadzwonić, tak? Że ci przypomnę. Ja nie wiem. Dzwonisz, rozumiem, tak? Znaczy, spokojnie. No dobra, wracacie do domu. Wiesz co, jak już tak mamy kawałek do twojej chaty, to weź zadzwoń po tego ziomeczka, to tam, ten, to niech przyjdzie od razu na miejsce, nie będziemy czekać na niego 2 godziny później. W sumie też racja, ale... Tak, ja prowadzę, tak? Cały czas? Mhm. No dobra, to... Zestaw głośno mówiący jest zbudowany w samochodzie. No tak, ale tak, później się podzielimy kasą. No i dzwonię do tego Johna. Nie mów mu nic o kasie, jakby co. No póki co. Telefon ci dzwoni, Johnny. A ty stoisz przed domem, przed mieszkaniem w ogóle, nagi, w poszukiwaniu kluczy. Seriously. No, czyli nie znalazłem kluczy? No nie znalazłeś kluczy, bo ich w ogóle nie wziąłeś. W cały tym momencie dzień. Zadzwonił ci telefon i się zorientowałeś, że nie wziąłeś kluczy. A, no to biorę ubranko i idę do domu. No spoko, bierzesz telefon? Ja biorę telefon spokojnie. Tak? No tak, odbieraj telefon. Brian? No. Właśnie mówię, tak? Postać, okej. No słuchaj, John, wpalej do mnie i tam mu podaję adres. Mam dla ciebie robótkę. To u mnie się dogadamy, po prostu bądź przy moim bloku, że tak to nazwę. Wieżowcu. I żegnam się, znaczy na razie i rozłączam. Dobra, wyjedziecie do domu. John, co no, okej. Okay. Dobra, jak daleko to jest ode mnie? No kilka przecic, nie jest daleko. No, możesz to... iść na nogach. Dobra, to ja się umieram pięknie i tak dalej. Biorę mój dobytek. Oczywiście bez łóżka i tak dalej. Niezbyt... A, i idę. No dobra, wy już przyjechaliście. Jesteśmy pod domem, a jego nie ma. No to zamykam ten... znaczy Blade, wysiądź. Zamykam, gaszę Camaro, zamykam. Ale nie musisz mi mówić normalnych rzeczy, to jest odruch warunkowy, spokojnie. Spokojnie. I chodź do mnie, nie? I ruszamy w górę. No spoko, siadacie i po chwili pukanie do drzwi. Poczekaj chwilę. Tak. John, słyszysz przez drzwi, jak się drze, żebyś poczekał. Tak szybko w międzyczasie wyciągam hajs za pazuchy i rzucam mojemu kumplowi 20 tysięcy. No trochę ci zajebiste, no ale dobra. Ja do torby wrzucam swoje. Kurdele ja swoje do kieszeni. Ja czekając siadam sobie po turecku. No to weź. Myślę. No słyszysz, że się, żebyś wszedł. No to wstaję, wchodzę. Wyglądam się najpierw.
Jak to u niego wygląda? No tak, nie jest to kompletna rudera, ale mogłoby być tutaj bardziej ogarnięte. Tam jakieś pajęczyny. Co się tak gdzie patrzysz? Gdzie niegdzie. Siadaj. Siadam. Ja zamykam za nim drzwi, bo pewnie nie zamknął. No nie. Po co? No to zamykam drzwi. To jak kultury. Wiem, że tu nie jest genialnie, ale dom to dom. Słuchaj, mam dla ciebie, Johnny, robotę. Johnny, jeden chuj. W każdym razie mam dla ciebie robotę. No, jesteś chętny, czy? Jak najbardziej. To słuchaj. Jest pewien transport, musimy go przechwycić. No, w głębsze rzeczy cię tam nie będę wtajemnicza, ale po prostu musisz tam pomóc przy przejęciu konwoju z ważnym towarem dla nas. Ale jak to pomóc? W jakim sensie? Po prostu jedzie sobie ciężarówka, musimy ją przejąć i tyle. Nie ma tu żadnej filozofii. Ale do tego chyba potrzebna jest jakaś broń, a ja... Powiedz mi, że broni nie masz. No nie mam. Kurde, skąd się wziął taki koleś? Nie, dobra, w każdym razie będzie wiedział, wiesz. Prawie, że nic. No a to powiedz, co tam masz i ile możesz wydać. 500, nie więcej. Za te 500 to może ci jakąś ogarnę. Ewentualnie się zadłużysz troszkę u mnie, ale to sobie odrobisz. To daj mi te swoje 500. Byle bez wykrętów. Spoko, nie przerobimy cię, potrzebujemy ludzi. Dobra, ja potrzebuję ludzi, a nie przekrętów na razie. Biorę te 500, chowam do kieszeni. No to słuchaj, no za dwa dni mniej więcej potrzebujemy ciebie między innymi. I jeszcze kogoś może się ogarnie. Do... Krótko mówiąc, do napadnięcia na konwój i przejęcia go. Będzie tam z dwóch ochroniarzy. Znaczy tak, nie wiesz, ile może być ich więcej, nie? Znaczy wiesz, mniej więcej dwóch. Co ja będę z tego miał? Spokojnie. Hajsu. Najpierw zrób, potem pogadamy o wynagrodzeniu. Spokojnie, twoje rozczachranie, nie martw się. Znam Toma, ty znasz Toma. Także i tak byś mnie w sumie dopadł chyba, nie? Na razie nie masz się czym martwić. No dokładnie. Także na razie nie masz się czym martwić. Po prostu potrzebujemy cię do konwoju. No i to tyle, nie? Za dwa dni mniej więcej. Wstaw się tu jutro, gdzieś tak o 15. Może już będę miał dla ciebie broń. Jakby co, to by się PM-ka przydała, a jak nie, to pistolet zwykły. Coś tam się ogarnie. To co, komu w drogę temu czas chyba, nie? Ja. Wiesz co? Jest godzina. Ja bym się przebrał, bo mi tak trochę niewygodnie w tym. No bo cały czas jesteście w tym ubraniu z restauracji. No. No. Ja tego mówię, żebym się przebrał chętnie. No to wskazuję mu tam. Ja mam tam jakiś podział pokoi, bo ja tego tak średnio to widzę. Czy mam jeden pokój, aneks kuchenny. I jakaś taka szafa wbudowana w ścianę. I łazienka. No to wskazuję mu łazienkę i mówię, żeby... Znaczy przerież się, nie? Dzięki, no i wbijam tam, ubieram swoje moro, garniturę kładnę. Wiesz, składam do torby. Okej. Okay. John jest u was nadal u siebie, tak? Tak. To ten... John... Tyle, co ci chciałem powiedzieć, możesz już iść. Która w ogóle jest godzina? No teraz gdzie? Będzie gdzieś koło w 7:30. No. Jak coś, to będziemy w kontakcie. No i wskazuję mu drzwi ręku. Także nie martw się, załatwimy, ogarniemy broń. I wiesz. No dobra. W porządku. Dobra, to ja też się będę zabijał chyba do chaty. No na razie Blade. No i zamykam za nimi drzwi.
No okej. No przebieram się w te swoje normalne rzeczy i co? Szukam jakiegoś kontaktu, żeby mógł mi podpowiedzieć, nie wiem, gdzie jest jakaś broń dobra, czy coś takiego. Gdzie mogę kupić? O, może tak. Wiesz, ja tak już schodząc po schodach, przypomniałem sobie, że mi też by się coś przydało. Także jakiegoś pistoleta, wiesz, SMS-a ci poślę. Ze schodów? Możesz się wrócić. Krzyczysz mi ze schodów? To nie no, SMS-a ci puszczę, bo już jestem zbyt leniwy. Nie no, w sumie dobra, to się wrócę. Słyszysz w drzwi. No wali ktoś. Ktoś wali. Kurwa. Wiesz, gruba to łapa. Są drzwi pancerne. No, prawie wyważył je z zawiasów. No to kurz się posypał. No, korniki wypadły. Otwieram te drzwi i kurwa nie wiem te drzwi tak, no bo wiesz, to nie są drzwi jak u Rogera. Dobra, ale wiesz co, przydałoby się ogarnąć dla mnie też jakąś spółkę. Powiadasz, mianowicie? Preferuję karabiny, no ale wiesz, czasy ciężkie, więc PMB się przydał. To rzuć mi jakąś kwotę. Wiesz, ja nie jestem taki kasanowy, żeby zaraz hajs też masz, więc możesz coś mi tam sypnąć. Wiem, że masz hajs, gnoju. No, sam ci go dawałem, nie? No w każdym razie, daj coś sypnij, a ja załatwię po prostu. Też się postaram na jutro. Okej. Okay. Dobra, to wiesz co, to pójdziemy razem, czy też. No okej, okay, ja sobie coś wybiorę. No okej. Okay, no ile razie? Znajdziesz się? Na razie. No, spokojnie, na razie. Zamykam drzwi i szukam w kontaktach. Jakiegoś numeru. To rzuć sobie. No okej. Okay. 6. No, odbiera jeden z niedawno poznanych znajomych. Mianowicie Jimmy. Jak ma na imię? Jimmy. Okej, okay, Jimmy. No to siema Jimmy, powiedz mi... No nie wiem. Hej. Zjarany ma taki... Nie, on ma taki cichy, to jest taki cichy gość. A, okej. Okay. Co tam mogę dla ciebie zrobić dzisiaj? Znaczy, wiesz co, potrzebuję jakiegoś miejsca, gdzie bym mógł kupić dobrą broń szybko i w miarę, żeby było jej... Znaczy, no wiesz, dobrą broń, żeby szybko kupić i w miarę tanio, nie? No tanio to nie będzie. Dobra, ale puśćmy sobie to tanio. Dobra. Dobra, słuchaj, to spotkamy się na rogu Leaning Street. Mhm. I piątej. I zobaczymy, co da się zrobić. O której chcesz, żebym się z tobą spotkał? 20 minut. No, za 20 minut? Mhm. I ja rozłączę. Ja też wychodzę. No to ubrany jestem, więc wychodzę na Leaning Street. No spoko, to jest kawałek, takie 20 do pół godziny drogi, także musisz tak szybkim krokiem. Myślę. No to szybciutko, ale kieruję się w tamte miejsce. No, pomykasz, stoi taki niski koleś na rogu, w płaszczu, z fajką w zębach, w okularach. Witaj, brudka. Jimmy. No hej, Brian, co ty mogę dla ciebie zrobić? Coś broni chciałeś, tak? Co chcesz? No, wiesz... Karabin, pistolet... No wiesz, potrzebowałbym pistoletu jednego, ale poczekaj chwilę, zadzwonię jeszcze tylko w jedno miejsce, dobra? No dobra. No i dzwonię do swojego kolegi Blade'a. No, siedzisz w domu, dzwoni do ciebie telefon. Okej, okay, odbieram, już taki, wiesz, zmęczony lekko, już chcę się położyć spać, a tu mnie ktoś próbuje bardzo wkurwić. Zaczyna się lekko podirytowany. Patrzę na oświetlacz, a dobra, to ten debil. Odbieram. No, Blade, ruszaj dupę na Link Street. Tak, w trybie... Co? Ruszaj się, piernicz. Chodź. I weź hajs. Dobra, bambę. A, dobra. No to wiesz, przebieżka szybka. Torba na plecy standardowo. No dobra,